Linia do segregacji odpadów i specjalistyczne auta to najnowsze zakupy w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Zgorzelcu. Dzięki temu sporo pieniędzy miasto zaoszczędzi na systemie odpadów, bo to oznacza, że skróci się ich droga. Zamiast do Lubania będą włożone tutaj, do Jędrzychowic. Jesteśmy na wysypisku w Jędrzychowicach, wysypisku, które należy do MPGK, czyli naszej zgorzeleckiej spółki, a za plecami widzimy nową linię do segregacji odpadów selektywnie zbieranych. Z tych odpadów będziemy wyławiać aż 8 frakcji, które będziemy później mogli sprzedać. Dzięki tej linii będziemy mogli zmniejszyć koszty funkcjonowania systemu zbierania odpadów w mieście, co pozwoli nam na zmniejszenie nieco kosztów, a patrząc na to, co się w przyszłym roku będzie działo, jeżeli chodzi o płacę minimalną i w ogóle koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, to pozwoli nam minimalizować podwyżki, bądź mam nadzieję, że na tyle zaoszczędzimy, że nie będzie podwyżek. Dostaliśmy dofinansowanie, cały projekt kosztował nas ponad 7 milionów 200 tysięcy złotych. W ramach tego najdroższym zakupem była właśnie linia do segregacji odpadów, do segregowywania odpadów. No i dodatkowo jeszcze kupiliśmy śmieciarkę, hakowiec, ładowarkę, pojemniki na śmieci, także takie duże zakupy. Tak jak mówiłem, cały projekt 7 milionów 200, do finansowania dostaliśmy 4 miliony 900 tysięcy z Polskiego Ładu. Sprzęt jest gotowy do działania, pracy będzie sporo, bo śmieci w mieście nie ubywa. Wręcz przeciwnie, mieszkańcy produkują coraz więcej. Wszystkich problemów nie załatwia. Mamy już stary park maszynowy, więc znowu kolejne śmieciarki czekają na wymianę. Chcielibyśmy zainwestować więcej w maszyny, które pomagają utrzymać czystość w mieście, utrzymać zieleń na odpowiednim poziomie, więc tych zakupów jeszcze przed nami sporo. Natomiast to jest taki dobry, duży zastrzyk dla przedsiębiorstwa, zwłaszcza, tak jak mówię, że będziemy mogli sami segregować odpady, dzięki temu, że sami segregujemy, będziemy mogli je sprzedać, a też zaoszczędzimy na dojazdach do Lubania, do tej pory woziliśmy do Lubania. Śmieci jest bardzo dużo, nasi mieszkańcy czasami są niesforni, więc zwłaszcza mamy problemy z gabarytami, które zaraz po zbiórce przez przedsiębiorstwo pojawiają się przy śmietnikach. Też czasami firmy budowlane, które powinny wywozić na wysypisko odpady budowlane w czasie remontów łazienek, kuchni, pokoi, te śmieci wyrzucają pod kontenery. Jest to problem, generuje bardzo wysokie koszty później sprzątania, zwłaszcza, że można zamówić bezpłatnie kontener pod dom, do którego można zrzucić gruz raz w roku. To największy zakup sprzętu w historii MPGK. Oczekiwania też są duże. Dzięki tej nowej technologii będziemy mogli wyciągać około 8 frakcji odpadów z papieru, szkła i plastiku. Co najważniejsze, te produkty będą oddawane do recyklerów, także nie będą lądowały na wysypisku bezmyślnie, tylko będą przekazywane do dalszego przetworzenia. Dzięki temu, że ta linia pozwoli nam na wyciąganie tych 8 frakcji, da to też miejsca pracy około 12 osobom, które będą każdego dnia przerabiały te właśnie wybrane frakcje. Co jest najważniejsze, dzięki tej linii przede wszystkim możemy segregować te odpady, ponieważ jakby brak linii takiej do segregacji uniemożliwia takim firmom jak MPGK w Zgorzelcu prowadzenie właśnie selektywnych odzysków. Co najważniejsze, co ta linia nam może dzisiaj przedstawić? Przede wszystkim jest to linia, która jest nowoczesna, która spełnia wszystkie wymogi i która pozwala nam na legalne przetwarzanie odpadów zbieranych selektywnie pochodzących od mieszkańców miasta Zgorzelec. Problem z odpadami mają wszystkie gminy. Unijne normy z roku na rok są coraz większe, a śmieci nie ubywa. Pocieszające jest to, że świadomość mieszkańców jest duża i segregacja nie jest im obca.